Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich w drugiej konferencji, podczas której będziemy mówili już konkretnie o liturgii Męki Pańskiej i też powiemy sobie troszeczkę o Wielkiej Sobocie. Dlatego mówię tutaj konkretnie o liturgii Męki Pańskiej, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy w poprzedniej konferencji, te liturgie nas wprowadzają. Wprowadzają w świętowanie kolejnego dnia. Ten dzień liturgiczny w Triduum Paschalnym rozpoczyna się wieczorem, każdego dnia wieczorem i kończy się następnego dnia wieczorem. Stąd też właśnie Mękę Pańską. Męka Pańska nie jest tym rozważaniem drogi krzyżowej. Ta liturgia Męki Pańskiej ma nas nie wprowadzać właśnie w drogę krzyżową, ale ukazywać śmierć Chrystusa i wprowadzać w dzień ciszy, jaką jest Wielka Sobota, ale to sobie wytłumaczymy, wyjaśnimy za chwilę. Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej, która jest najczęściej celebrowana wieczorem w parafiach, natomiast przepisy liturgiczne zalecają, żeby to była godzina 15 w godzinie Męki Pana Jezusa, no ale względy praktyczne są takie, że godzina 15 mało kto mógłby uczestniczyć w takiej liturgii, dlatego przesuwa się je na godzinę wieczorną. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii, ale niektórzy nazywają ten dzień dniem aliturgicznym. Tak w rzeczywistości nie jest. Niektórzy też mówią, że to jest jedyny dzień, w którym się Eucharystii nie sprawuje. Tak w rzeczywistości też nie jest. Oczywiście Wielki Piątek nie odprawia się przy świętej, ale jest też Wielka Sobota. W Wielką Sobotę też nie odprawia się przy świętej. Ktoś by powiedział, że odprawia się przecież Wigilię Paschalną. Ale Wigilia Paschalna należy już do porządku Niedzieli Zmartwychwstania. To jest liturgicznie niedziela. Niedziela Zmartwychwstania, a nie Niewielka Sobota. Więc Wielki Piątek faktycznie jest dniem, w którym nie sprawuje się Eucharystii, ale nie jest tym dniem nieliturgicznym. Dlatego, że mamy unikatową liturgię, jaką jest liturgia Męki Pańskiej, do której się właśnie teraz wprowadzamy, do której się przygotowujemy celebrowania tej liturgii poprzez tę właśnie konferencję. Ciało Pańskie rozdaje się tylko chorym i podczas liturgii Męki Pańskiej. Tutaj konkretnie jest mowa o tym, że nie powinno się rozdawać, nie można rozdawać przy okazji jakiegokolwiek innego nabożeństwa. Tylko chorym i tylko podczas liturgii Męki Pańskiej. I znowuż my czasami sobie wyobrażamy tę liturgię jako rozważanie drogi krzyżowej Pana Jezusa. To nabożeństwo jest bardzo potrzebne i bardzo piękne, wyraża wielką pobożność, natomiast ta liturgia ma nam pokazać wywyższenie Chrystusa na krzyżu. My też ostatnio na poprzedniej konferencji pokazywaliśmy zdjęcie Chrystusa uwielbionego na krzyżu, Chrystusa w szatach kapłańskich. Mówiliśmy o tym, że pierwotnie krzyż był przedstawiany jako, Chrystus na krzyżu był przedstawiany jako zwycięzca, bo w rzeczywistości tak jest. Zobaczcie, że patrząc na krzyż, czy my krzyż traktujemy jako obrazę Boga, jako morderstwo? No w rzeczywistości to się wydarzyło na krzyżu. Ludzie zamordowali człowieka i dodatkowo zamordowali Boga człowieka. To jest największa obraza Boga, krzyż. Krzyż to jest znak zbrodni, ale czy w rzeczywistości my na krzyż patrzymy jako znak zbrodni? Krzyż stawiamy na grobie chrześcijańskim jako znak zwycięstwa. Krzyż podnosimy do góry, jeżeli chcemy zamanifestować zwycięstwo. Krzyż stawiamy na drogach, przy ulicach, żeby pokazać swoją tożsamość, która jest tożsamością zwycięstwa nad śmiercią. Więc krzyż w rzeczywistości jest znakiem zwycięstwa Pana Boga. Zwycięstwa Boga nad śmiercią i zwycięstwa w ogóle. W ogóle nad grzechem, nad śmiercią, nad wszystkim, co nas zniewala. I zresztą Ewangelia według świętego Jana bardzo konsekwentnie pokazuje, że Chrystus został, jak to się mówi, wywyższony na krzyżu. Krzyż stanowi tron Chrystusa. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony chodzi ukrzyżowany. Przyciągnę wszystkich do siebie.
Wywyższenie Jezusa na krzyżu to jest właśnie sens liturgii wielkopiątkowej. To jest manifestacja, manifestacja zwycięstwa, a nie manifestacja obrazy Pana Boga. I to, co jest charakterystyczne dla tej unikatowej liturgii, jaką jest liturgia wielkopiątkowa, to taki niesamowity spokój. Ci, którzy byli kiedykolwiek na tej liturgii, to można odczuć taki niesamowity spokój tej właśnie liturgii. To jest tak paradoksalnie, nie czuje się tego na przykład w Wielki Czwartek podczas Wieczerzy Pańskiej, nie czuje się podczas Wigilii Paschalnej tego spokoju. Wielki Piątek jest dniem, który ukazuje taki charakterystyczny, szczególny spokój i majestat, majestat Chrystusa ukrzyżowanego. I to właśnie pokazuje Ewangelia według świętego Jana. To nie jest moment, kiedy nikt nie panuje nad sytuacją, kiedy jest wielka obraza, ale jest to moment spokoju, bo jest to moment koronacji. Wielki Piątek to jest koronacja Chrystusa ukrzyżowanego. Fakt faktem, że ludzie, którzy uczestniczyli w męce Pana Jezusa, pamiętają, rozrobili wielką obrazę Boga poprzez ukrzyżowanie cierniem. Natomiast bezpośrednio ta korona symbolizuje wielkie zwycięstwo Chrystusa i koronę prawdziwą. Jest to koronacja Chrystusa i tak należałoby traktować moment ukrzyżowania. Wielki Piątek składa się z bardzo takich prostych elementów, ta liturgia wielkopiątkowa. Liturgia słowa na samym początku, adoracja krzyża, obrzęd Komunii Świętej i procesja do grobu Pańskiego. Ale na samym początku, zanim zostanie odczytania liturgia słowa, następuje gest prostracji, czyli gest leżenia krzyża. Tutaj widzimy na prezentacji, jak papież Franciszek kładzie się krzyżem, kładzie się na podłodze. Ta postawa liturgiczna ma wyrażać głębokie uniżenie, oddanie czci wobec tajemnicy krzyża. Procesja wejścia następuje w wielkim spokoju, w ciszy. Zaleca się, żeby ona była troszeczkę wolniejsza niż normalnie się idzie. I następuje właśnie przed stopniami ołtarza to uniżenie kapłana poprzez położenie się krzyżem, ale też z drugiej strony, skoro kapłan, osoba kapłana, też w osobie kapłana należałoby dostrzec Chrystusa. Właśnie w tym zjednoczeniu tajemnicy kapłaństwa, ale przede wszystkim tutaj w tym geście. Bo to nie jest tylko gest uniżenia wszystkich nas wobec tajemnicy krzyża, ale z drugiej strony uniżenie Chrystusa wobec człowieka. Pamiętamy z poprzedniej konferencji kwestię Chrystusa sługi. Chrystus, który się całkowicie uniżył dla zbawienia człowieka. Tutaj następuje to w tajemnicy krzyża, odsłonięcie tej tajemnicy uniżenia Chrystusa. Ewangelia Jana ukazuje, że Chrystus jest paschą, czyli barankiem. Jan opisuje to w kontekście tej paschy, do której się Żydzi przygotowywali, bo na dzień później, a tak dokładnie już wieczorem, w piątkowy wieczór wielkopiątkowy, zaczynała się pascha żydowska, ale tekst janowy bezpośrednio odwołuje się do tej tradycji starotestamentalnej, do Księgi Wyjścia, która opisuje, jak ma wyglądać pascha. Kości jego łamać nie będą. Kości baranka łamać nie będą. Kości Chrystusa, jak wiemy, nie łamali. Dlaczego łamano kości skazańcom na krzyżu? Dlatego, żeby dosłownie szybciej umarli. To znaczy, człowiek, który umierał na krzyżu, umierał poprzez konkretnie uduszenie. Nie poprzez wykrwawienie, tak jakby nam mogło się wydawać. Jego dłonie takiego skazańca umierającego na krzyżu podtrzymywały cały ciężar ciała i dodatkowo powodowały to, że mięśnie oddechowe były całkowicie sparaliżowane. I taki skazaniec, żeby umarł na krzyżu, żeby przeżył na krzyżu, zaczerpnął oddech. Musiał podciągnąć się na tych swoich rękach ukrzyżowanych,
I wtedy mięśnie oddechowe zaczynały się rozluźniać i wówczas mógł złapać oddech. I ci ludzie w końcu nie mieli siły podnieść się na tych ukrzyżowanych rękach, żeby złapać oddech i umierali konsekwentnie poprzez uduszenie. Żeby taki skazaniec umarł troszeczkę szybciej, łamano mu kości, łamano golenie, bo utrudnione wówczas było podniesienie się również na tych złamanych nogach. Jezusowi nie złamano nóg, dlatego że, tak jak stwierdzono, już w tym momencie nie żył. A Żydom się śpieszyło do tego, żeby przygotować się do Paschy, do tego, żeby faktycznie świętować szabat, dlatego innym skazańcom złamano kości, Jezusowi nie. Ale to jest wyrażenie jakiegoś proroctwa i też ta niesamowita symbolika, która odwołuje nas do tego, że Chrystus jest tym barankiem, barankiem paschalnym. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Przebodli to konkretnie znaczy przebili. I Ewangelia Janowa odwołuje nas do tej starotestamentalnej tradycji i uwypukla to, że męka Pana Jezusa jest spełnieniem obietnic Bożych, które się dokonują właśnie w to piątkowe popołudnie. Po liturgii słowa, podczas której właśnie jest czytany opis Ewangelii świętego Jana, zresztą czytany jest między innymi dlatego, że święty Jan, jako jedyny z ewangelistów, uczestniczył bezpośrednio w tym, co się działo, na krzyżu Pana Jezusa, bo był jedynym apostołem i jedynym ewangelistą, który znalazł się pod krzyżem, i opisuje to z perspektywy świadka, świadka ukrzyżowania. Ta Ewangelia, zwłaszcza w tym opisie męki, jest nadzwyczaj znacząca i dlatego się czytają Wielki Piątek. Uwypukla właśnie to spełnienie tajemnic, ale uwypukla znowuż to, że Chrystus jest wywyższony na krzyżu. Uwypukla też wielki spokój, który jest na krzyżu. Bije z samego krzyża. Po liturgii słowa następuje, po odczytaniu Ewangelii, bo modlitwa powszechna zalicza się nadal do liturgii słowa, następuje modlitwa powszechna i w niej oddajemy wszystkich, którzy potrzebują tajemnicy odkupienia, czyli dosłownie wszystkich. Tam jest 10 uroczystych wezwań śpiewanych. Raz przez kantora, drugi raz modlitwa przez kapłana i tak na przemian. I tych 10 wezwań w tym roku będzie jeszcze 11 wezwanie o ustanie epidemii. I właśnie w tej modlitwie powszechnej oddajemy dosłownie wszystkich, którzy potrzebują tajemnicy odkupienia, czyli cały świat, całą ludzkość. Wierzących, niewierzących, chrześcijan, niechrześcijan, wszystkich. Potrzebujących, niepotrzebujących, cały Kościół. I trzeba też sobie uświadomić, że patrząc na to, jak była wcześniej liturgia ukształtowana, bo my się przyzwyczailiśmy do tej modlitwy powszechnej, że mamy 6 wezwań, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wymyślamy te wyzwania, niektóre są obowiązkowe, niektóre nie. Natomiast my do tej modlitwy powszechnej jesteśmy przyzwyczajeni podczas każdej mszy świętej. Liturgia przedsoborowa nie przewidywała czegoś takiego, jak modlitwa powszechna przed Soborem Watykańskim II. I od czasów Grzegorza Wielkiego, czyli od VII wieku do czasu Soboru Watykańskiego II, czyli do połowy XX wieku, ta wielkopiątkowa modlitwa powszechna była jedyną. Jedyną, dlatego też była to uwypuklało jeszcze większą wyjątkowość. I dlatego też w tamtym okresie, czyli średniowiecze, i to jest wszystko, co następuje po średniowieczu, rozwijają się takie nabożeństwa do Matki Bożej, nieustającej pomocy, kiedy my przedstawiamy swoje prośby, przedstawiamy też swoje podziękowania wobec Matki Bożej. Uwypuklają się wszystkie nabożeństwa, które są związane z modlitwą prośby, bo tego nie było podczas mszy świętej, ani podczas żadnej innej liturgii, tak jak mówimy tu o liturgii wielkopiątkowej. I później po modlitwie powszechnej następuje adoracja krzyża.
To wniesienie krzyża nawiązuje do wniesienia paschału, które następuje w Wigilię Paschalną. Tam akurat paschał jest wnoszony na samym początku liturgii. No i tak jak wszyscy wiemy, Chrystus jest tą światłością. Paschał jest symbolem Chrystusa. I kapłan wnoszący paschał do kościoła 3 razy śpiewa światło Chrystusa. Odbywa się to w całkowitym mroku, w ciemności. I dopiero przy 3 wezwaniu światło Chrystusa zapalane są światła w kościele. W gruncie rzeczy liturgia nas zachęca do tego, żeby ta adoracja krzyża wyglądała bardzo podobnie do momentu adoracji krzyża, żeby światła były przyciemnione i żeby faktycznie przy 3 wezwaniu oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie całego świata, bo z takim wezwaniem potrójnym jest wnoszony krzyż, żeby właśnie przy 3 zapalić światła, bo Chrystus na krzyżu przynosi światłość. I taki drobny niuans, który nam umyka ze względu też na pewne wyobrażenia kinematograficzne, że jak sobie to wyobrażamy? Bo wyobrażamy sobie, że w momencie śmierci Chrystusa nastała ciemność i wtedy zachodzą chmury, przychodzą chmury i wszystko światło gaśnie na wizji i następuje gniew Boży. Ale jak opisuje Ewangelia? Ewangelia opisuje jasno, że mrok ogarniał całą ziemię od godziny naszego czasu, bo to tam jest opis czasu żydowski, od godziny 12 do 15. Czyli od 6 godziny dnia do 9 godziny dnia mrok ogarniał całą ziemię. A dopiero w momencie, kiedy Chrystus umiera o 9 godzinie dnia, czyli o 15, wychodzi słońce. Bo śmierć Chrystusa daje właśnie jasność. Śmierć Chrystusa daje konkretnie nam zbawienie i wolność. Stąd ta adoracja krzyża, która ma uwypuklić też tę wielką symbolikę światła. Że krzyż Chrystusa przynosi światło. I znowuż powrócimy do tego, co mówiliśmy na początku. Ta adoracja krzyża, to wniesienie krzyża ma przedstawiać manifestację krzyża, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jako znak, zdecydowanie znak zwycięstwa. Są 2 formy wniesienia krzyża. Albo kapłan idzie do tyłu kościoła, do drzwi kościoła, tam przyjmuje krzyż i przy wejściu do kościoła, w połowie drogi do kościoła i przy ołtarzu śpiewane jest właśnie to wezwanie: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, całego świata. I wszyscy odpowiadają: pójdźmy z pokłonem. Albo krzyż jest wnoszony do prezbiterium i tam następuje właśnie potrójne odśpiewanie tej formuły. Liturgia też przewiduje, że w momencie, kiedy krzyż jest wnoszony, kapłan zdejmuje ornat, kapłan zdejmuje buty, kapłan ogałaca się w jakiś sposób, tak jak ogłocony został Chrystus, ale to ma nas odwoływać do wielkiego uniżenia Chrystusa na krzyżu, uzmysławiać nam właśnie tę prawdę i też ma znaczyć to, co w sumie dokonało się w Księdze Wyjścia. Kiedy Mojżesz ujrzał krzak gorący, to co? Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Tutaj konkretnie chodzi o to. Zdejm buty. No, sandałów nie noszę do liturgii. Zdejm buty, tym bardziej sandałów ze skarpetami. Zdejm buty, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Chodzi tutaj o tajemnicę krzyża. Tajemnica, którą kontemplujemy, jest tajemnicą świętą, która jest, odwołuje to oddanie się, całkowite oddanie się Boga dla zbawienia świata. I później po adoracji krzyża następuje komunia święta. Komunia, samo słowo, oznacza zjednoczenie, wspólnotę. Wspólnotę wszystkich ludzi, chrześcijan,
wszystkich ludzi wierzących, w ogóle wszystkich ludzi, ale wspólnotę tych ludzi z Bogiem. Czyli z jednej strony komunia ma nas prowadzić do zjednoczenia z Bogiem bezpośrednio, bo przyjmujemy ciało Chrystusa, ale też prowadzić do zjednoczenia z innymi ludźmi, żebyśmy stanowili jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Komunia święta, czyli wypływa właśnie z tej tajemnicy krzyża w tej liturgii wielkopiątkowej. To nie jest to, że po prostu była tajemnica krzyża, a później po prostu przychodzimy do komunii świętej, bo wypada pobożnie rozdać ciało pańskie, skoro ludzie przyszli do kościoła. Absolutnie. Ta kolejność nie jest przypadkowa. Ta kolejność uzmysławia nam wielką tajemnicę. Zjednoczenie nas jako ludzi i zjednoczenie z Bogiem wypływa właśnie z tajemnicy krzyża. Chrystus nas łączy właśnie poprzez tę tajemnicę. Zjednoczenie Boga z ludźmi i ludzi ze sobą. I później po komunii świętej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu wystanowionego w monstrancji do grobu pańskiego, który kojarzymy z kwiatami, które mają nam przypominać o tym, że już za chwilę Chrystus zmartwychwstanie, bo kwiaty są symbolem życia. Z tego grobu płynie życie, życie wieczne dla każdego z nas. Dlatego wstawia się kwiaty do kościoła, ale przede wszystkim chodzi tutaj o ciało pańskie, które jest wystawione w monstrancji, które raz w roku bywa zakrywane takim welonem, przezroczystym welonem. Złośliwy by powiedzieli, że firanką, bo w sumie jest to taki materiał firankowy. Dlaczego akurat taki zwyczaj? Dlatego, że to ma nam przypominać o tym, że Chrystus został owinięty w te wszystkie szaty, całuny, które się owijało według tradycji żydowskiej takiego zmarłego człowieka. I pięknie jest też, żebyśmy mieli świadomość, że takie coś, te właśnie całuny istnieją na świecie. Najbardziej znany całun, w który Jezus został owinięty, to jest całun turyński. To właśnie płótno, które okrywało całe ciało Pana Jezusa. Trochę mniej znane, ale bardzo wyjątkowy ze względu na oblicze Pana Jezusa odbite na tym całunie, to całun z Manopello, zwany też chustą świętej Weroniki. I właśnie na tym, że ciało Chrystusa jest zanoszone do grobu pańskiego, kończy się liturgia wielkopiątkowa, która nas wprowadza w kontemplację ciszy. Dlatego, że Wielka Sobota jest dniem ciszy. Nam Wielka Sobota najbardziej kojarzy się z obrzędem błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Piękna tradycja, te pokarmy, które również są bardzo symboliczne, mają symbolizować zmartwychwstanie Chrystusa i ten posiłek również cały czas nas odwołuje do zmartwychwstania Chrystusa, ale troszeczkę przez te pokarmy wyprzedzamy tę właśnie tajemnicę. Pięknie, że ludzie przychodzą z tymi pokarmami do kościoła, ale przede wszystkim najważniejsze w Wielką Sobotę jest trwanie w ciszy przy grobie. W ciszy przy grobie pańskim. Co tak naprawdę my świętujemy w Wielką Sobotę? Trzeba oderwać takie myślenie, że Wigilię Paschalną, bo to nie jest liturgia wielkosobotnia. Nie ma żadnej liturgii wielkosobotniej. I to jest właśnie ten paradoks. Poza liturgią brewiarzową, liturgią godzin, nie ma żadnej liturgii. To jest faktycznie, jeżeli mielibyśmy mówić o dniu aliturgicznym, to nie Wielki Piątek, tylko bardziej Wielka Sobota, bo nie ma żadnej liturgii przewidzianej na ten dzień i nie odprawia się również Eucharystii. To jest dzień, który został w tradycji zapisany jako wstąpienie do otchłani. W tym składzie apostolskim mamy, że Chrystus wstępuje do otchłani i czasami możemy wstępuje do piekieł i czasami możemy się zastanawiać, o co chodzi z tymi piekłami. Celowo używam liczby mnogiej, bo piekło a piekła to są dwie różne rzeczywistości. Piekło to tam, gdzie szatan, tam, gdzie kotły i tam, gdzie smoła. No, tam, gdzie jest po prostu potępienie. Natomiast
piekła, czyli to stąpienie do piekieł, to jest otchłań, Szeol. Ludzie przed zmartwychwstaniem Chrystusa szli do Szeolu. To była rzeczywistość taka oczekiwania na odkupienie, oczekiwania na zmartwychwstanie. I ten Szeol, moglibyśmy powiedzieć, że jest taką poczekalnią ludzi, którzy umarli przed Chrystusem na tajemnicę zmartwychwstania. Czy Szeol teraz istnieje? Czy te piekła teraz istnieją, ta otchłań? Nie. Tego nie można porównywać do czyśćca, bo to jest niekonsekwencja. Czyściec to jest zupełnie coś innego. Otchłań to jest po prostu czekanie na zmartwychwstanie Chrystusa. I tutaj mamy, moi drodzy, ikonę przedstawiającą właśnie tę tajemnicę wstąpienia do piekieł. Według tradycji pierwsza manifestacja zmartwychwstałego Chrystusa następuje właśnie w otchłani. Chrystus tuż po swojej śmierci wstępuje do otchłani i zwiastuje zmartwychwstanie. To nie jest, ta ikona nie przedstawia rzeczywistości ziemskiej, to jest konkretnie otchłań. Konkretnie otchłań i po prawej stronie Pana Jezusa, który jest ciągnięty za rękę, mamy Adama, po lewej stronie Pana Jezusa mamy Ewę. I tutaj taka drobnostka, bo ikony wyrażają pewną też teologię, w jaki sposób człowiek zostaje odkupiony. Taka drobnostka, w jaki sposób Chrystus chwyta za rękę Adama i Ewę. Nie chwyta także dłoń za dłoń. Chwyta dłoń za ramię, za przedramię. Dlaczego? Bo jeżeli my chwycimy kogoś za dłoń, to ta osoba może się podciągnąć. A to ma wyrażać, że ci właśnie zostali chwyceni za przedramię, dlatego że spróbujmy się podciągnąć, jeżeli ktoś nas chwyci za przedramię. Nie da się. To jest wyciągnięcie ich ku życiu wiecznemu. I tak naprawdę wyciągnięcie każdego z nas, bo oni wyrażają każdego z nas. Ku życiu wiecznemu, nie naszą mocą, nie naszymi zasługami, ale mocą odkupienia Chrystusa. I to, co później dalej pisze święty Paweł, rozwija właśnie tę myśl, że my poprzez swoje życie my nie zasługujemy na niebo. To się dokonuje tylko i wyłącznie mocą Chrystusa, dzięki temu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wielka Sobota, dzień ciszy. Całkowity brak czytań liturgicznych. Jak każdy dzień liturgiczny ma jakieś czytania, na każdy dzień liturgiczny przeznaczone są czytania, na każdy dosłownie, to tutaj nie ma czytań liturgicznych. No znowuż byśmy powiedzieli, że przecież jest Wielka Sobota, tam jest nie jedno czytanie, ale zdecydowanie dużo, dużo więcej do wyboru, do koloru, ale Wigilia Paschalna zalicza się już do Niedzieli Zmartwychwstania, to jest świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania. Wielka Sobota nie przewiduje żadnego czytania. Bo z naszej perspektywy, z perspektywy Ziemi następuje po męce Pana Jezusa cisza. Byśmy powiedzieli grobowa cisza, bo Chrystus spoczywa w grobie. Ale ta cisza z perspektywy ze strony Pana Boga jest niesamowitą tajemnicą. Bo właśnie ta cisza zapowiada największe dzieło odkupienia, jakim jest zmartwychwstanie. Ta cisza wręcz krzyczy tego dnia. Zwróćmy uwagę, że w tej ciszy nie jest jakiś nieład, nieporządek, obrażenie Pana Boga. Myśmy powiedzieli ciche dni ze strony Pana Boga, bo my go zabiliśmy na krzyżu. Ale ta cisza jest wielką zapowiedzią tego, że Chrystus zmartwychwstanie za chwilę. W tradycji też Kościoła zachowało się to, że po tak zwanej ciemnej jutrzni, czyli jutrzni i godzinie czytań, w Wielką Sobotę albo jak jeszcze dawniej była odprawiana ta godzina czytań z jutrznią w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, zakonnicy, którzy odmawiali brewiarz wspólnie, brali swoją księgę brewiarzy, liturgii godzin i uderzali tą księgą o ławkę. To odwoływało nas do tego trzęsienia ziemi, które następuje po
po męce Pana Jezusa, ale to przerywało właśnie tę ciszę, grobową ciszę, bo ona zapowiada właśnie zmartwychwstanie, to trzęsienie ziemi. Że całkowicie porządek świata zostaje przewrócony. Trzęsienie ziemi jest tym, co powoduje takie przewrócenie, że wszystko się zmienia. No, jak ktoś przeżył trzęsienie ziemi, no my nie przeżywamy tutaj w Polsce trzęsienia ziemi, choć kiedyś tam 20 lat temu były jakieś drobne ruchy tektoniczne, ale nic wielkiego nie dokonało. Trzęsienie ziemi przewraca po prostu. Miałem dom, nie mam domu. Miałem samochód w garażu, a teraz pozostaje tylko kupa złomu zawalonego i zawalony garaż. To trzęsienie ziemi zapowiada właśnie przewrót, którym jest zmartwychwstanie, aczkolwiek ten przewrót jest bardzo optymistyczny.